tarcza antyinflacyjna i bon energetyczny ku walce z inflacją w kraju. Przyjęto budżet Mazowsza na rok 2022. Zbiórka dla podopiecznych Słonecznego Domu zakończona. Na 23 grudnia inflacja w Polsce wynosi 7,8%. Na początku roku wynosiła zaledwie 2,6%. Polski rząd wprowadza specjalną tarczę antyinflacyjną, by z tym zjawiskiem walczyć. Wzrasta mocno inflacja i Mateusz Morawiecki podejmuje decyzję co do tego, że tworzy pakiet antyinflacyjny, pakiet ochronny. Dopuszcza do sytuacji, w której obniża podatki, łącznie z parlamentarzystami, czytaj z nami jako Prawem i Sprawiedliwością, po to, żeby z jednej strony, nie zabierając ludziom, gdzie te pieniądze nie wpłyną do budżetu państwa, to też trzeba sobie jasno powiedzieć, ale dajemy oddech ludziom. Obecnie w Polsce, jak i w Europie rosną ceny gazu czy paliwa. Sytuacja pandemiczna na całym świecie wpłynęła negatywnie na gospodarkę. Podczas lockdownu rząd Prawa i Sprawiedliwości przeznaczył na polski biznes ponad 200 miliardów złotych. Tarcza inflacyjna zakłada obniżkę cen paliw, obniżony VAT za gaz ziemny i energię elektryczną, czy 0 zł na tę właśnie energię. Nie wiadomo, czy zostaną postawione kolejne kroki. Chętnych do tego, żeby obniżać podatek w zakresie żywności, mówię o podatku VAT, do 0%. Będzie niewielu w Europie, choć zapewne za chwilę wielu z rządzących w Europie, patrząc na to, jak rośnie inflacja, która nie będzie zjawiskiem 2-3 miesięcznym, ona będzie dużo większa. Dodatek osłonowy to natomiast dopłaty 400 zł w skali roku do gospodarstwa domowego jednoosobowego o dochodach do 2100 zł na miesiąc, czy wyższe dla liczniejszych rodzin. Według danych kancelarii premiera uprawnionych do dodatku jest ponad 5 milionów gospodarstw. Tarcza antyinflacyjna będzie funkcjonować do marca 2022 roku. Ponad 4,6 miliardów złotych po stronie wydatków, w tym aż 1,4 miliarda złotych na inwestycje. To kwota, jaką budżet Mazowsza przyjął na rok 2022. Zgodnie z zapowiedzią ze strony władz samorządu, nie zabraknie również środków z programu wsparcia oraz pomocy organizacjom pozarządowym czy realizację kolejnych edycji budżetu obywatelskiego Mazowsza. Główne inwestycje będą w obszarze, to jest oczywiste, ochrony zdrowia, ale też w dalszym ciągu w obszarze budowy dróg, wydatki na zbiorowy transport publiczny, szczególnie tutaj jeśli chodzi o nasze dwie spółki kolejowe, duże inwestycje w dalszym ciągu w kulturze, w edukacji. Jednym słowem, bardzo ambitny projekt. Wierzę głęboko, że ten rok 2022 dla samorządu będzie rokiem pozytywnym. Nowo przyjęty budżet w dużym stopniu będzie się skupiać na wydatkach dla ochrony zdrowia. Kwota, jaka zostanie przeznaczona na ten cel, to aż 617 milionów złotych, z czego 537 milionów dotyczyć będzie planowanych przedsięwzięć. Żyjemy w trudnym czasie pandemii i szczególnie te inwestycje w obszarze zdrowia są ważne, bo to nie tylko inwestycje w te projekty modernizacyjne szpitali, ale także w promocję zdrowia, przede wszystkim w szczepienia, w program in vitro, wszystkie programy promujące to, co jest najważniejsze, dbanie o zdrowie. Wśród największych zaplanowanych inwestycji na przyszły rok znalazły się m.in. realizacja stałej wystawy Muzeum Historii Radomia wraz z wyposażeniem pomieszczeń nieekspozycyjnych w zabytkowych kamienicach Gąski i Esterki. Jednak to nie wszystkie przedsięwzięcia, które będą realizowane w Radomiu i subregionie. Jeżeli mam podkreślić to, co dotyczy bezpośrednio Radomia, to ja może wyszczególnię tylko te dwie bardzo ważne inwestycje, a więc budowa szpitalnego działu ratunkowego przy szpitalu na Józefowie w Radomiu, naszym wojewódzkim szpitalu. No i oczywiście druga inwestycja, budowa szkoły drzewnej w Garbatce Letnisko. To inwestycja też ponad 90 kilka milionów docelowo będzie kosztowała. Z tego jestem bardzo dumny. Oprócz tego mamy mnóstwo inwestycji pomniejszych i oczywiście planujemy w przyszłym roku rozpocząć fizyczne działania, fizyczne prace dotyczące kwestii budowy ważnego śladu, a więc drogi 747 łączącej Solec nad Wisłą z Iwrzą. To będzie 30 kilometrów nowego śladu drogi. Łączna kwota zawarta w nowym budżecie to ponad 4,6 miliardów złotych, z czego na inwestycje i wsparcie lokalnych samorządów Mazowsze planuje przeznaczyć 1 miliard 600 milionów złotych. Świąteczna akcja organizowana przez Leclerc dobiegła końca. Dzięki ofiarności klientów hipermarketu przygotowano paczki świąteczne dla podopiecznych Słonecznego Domu w Radomiu. I udało nam się zebrać ponad
półtorej skrzyniopalety darów. Są to zabawki oczywiście, ale też słodycze, artykuły szkolne, artykuły spożywcze, pluszaki, wyroby tekstylne. Podczas trwania zbiórki na pasażach hipermarketu Leclerc zostały rozstawione kosze, do których można było wrzucać podarunki. Sklep w tym czasie przygotował liczne promocje, dzięki którym wiele osób mogło włączyć się w akcję. Czas świąt, grudzień jest w ogóle miesiącem prezentów, obdarowania się nawzajem. Każdy prezent jest dla nas bardzo dużą wartością, bardzo się cieszymy. Będziemy to rozdzielać, żeby 24 typowa gwiazdka obfitowała w prezenty i żeby dzieciaki miały ten symbol taki typowy, gwiazdkowy, mikołajowy, właśnie 24. Część prezentów zostanie przekazana placówko opiekuńczo-wychowawczym znajdującym się na ulicy Rwańskiej oraz na ulicy Wydmowej. Bardzo chcieliśmy podziękować naszym klientom za zaangażowanie w tą akcję, za gest, również naszym pracownikom, którzy aktywnie wzięli udział w tej zbiórce, no i oczywiście zarządowi, który umożliwił przeprowadzenie tej zbiórki. Widzimy, że takie akcje znajdują zainteresowanie wśród naszych klientów. Klienci są szczodrzy, chętnie wspomagają potrzebujących. Myślimy, że będziemy organizować je w przyszłości. Zbiórka trwała do 20 grudnia, a wszystkie prezenty zostały już dostarczone. Leclerc. Bonus Leclerc. Karta i aplikacja Bonus Leclerc. Wyjątkowe oferty, specjalne rabaty. Załóż kartę Leclerc i pobierz aplikację. Aktywuj kupony i kupuj taniej. Więcej korzyści już teraz z kartą i aplikacją Leclerc. Wkręć się w kranówkę. Pij zdrową wodę prosto z kranu. Wodociągi miejskie w Radomiu. Na program zaprasza Pop Gym. Jedyny klub klasy premium w Radomiu. W piątek możemy się spodziewać opadów deszczu ze śniegiem. Temperatura wzrośnie do 3 stopni Celsjusza, z kolei ciśnienie wyniesie 997 hektopaskali. Biometr będzie niekorzystny. W sobotę czekają nas opady śniegu oraz spadek temperatury. Termometry w naszym mieście wskazywać będą 3 stopnie na minusie, a ciśnienie wyniesie 1013 hektopaskali. Biometr wciąż będzie niekorzystny. W niedzielę będzie pochmurno, temperatura będzie wynosić minus 4 stopnie Celsjusza, natomiast ciśnienie utrzyma się na poziomie 1016 hektopaskali. Biometr niekorzystny.